Ja dotykam swoimi dłońmi serce Boga, które teraz umiera na krzyżu, rozumiesz? Które jest zmasakrowane, zmiażdżone cierpieniem. Kochani, wczorajszy wstęp był przygotowaniem do tego, co najważniejsze. Czyli całym sercem chciałbym poprowadzić was do przeżycia Eucharystii, która będzie wydarzeniem przemieniającym nasze życie. Jeszcze raz, jeśli Bóg do naszego narodu dzisiaj wysyła ten niezwykle dramatyczny apel, to niezwykle dramatyczne wołanie w postaci tych dwóch cudów eucharystycznych, prosząc o nawrócenie, to w tym wymiarze to nawrócenie ma być wielkim powrotem do przeżywania sercem Eucharystii. Mówiliśmy też wczoraj o Matce Bożej. Ona jest Matką Eucharystii. Tak nazwał ją Jan Paweł II. Matka Eucharystii. I ona jest związana z Eucharystią tak, jak nikt inny nie jest związany z Eucharystią. Dlaczego? Dlatego, że musicie sobie uświadomić tą jedną zasadniczą, nieprawdopodobną rzecz. Jezus nie miał fizycznego Ojca. Wszystko, co wziął, wziął od Maryi. Wziął jej ciało, które ty teraz przyjmujesz. Wziął jej krew, którą ty teraz przyjmujesz. Zdajesz sobie sprawę z tego? To jest Jego ciało, Jego krew, Boga, ale On to ciało i tą krew wziął od kogo? Od Maryi. Więc Maryja jest Matką Eucharystii w tym właśnie oto rozumieniu. Więc ona jak nikt inny uczestniczy w ofiarowaniu ciała i krwi swojego Syna, bo On od niej wziął swoje ciało i swoją krew. Więc to ona jest tą, która będzie nas najpiękniej przygotowywać i razem z nami przeżywać Eucharystię. Eucharystia jest sakramentem, czyli wydarzeniem, gdzie spotykam się z Bogiem w niewidzialny sposób. I katechizm Kościoła katolickiego mówi, że Eucharystia jest jednym z trzech sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Jeszcze chrzest i jeszcze bierzmowanie. Co ciekawe, jest trzecim sakramentem wtajemniczenia, czyli można powiedzieć, że wpierw trzeba umieć przeżyć całym sercem to, co stało się w Chrzcie Świętym, trzeba przeżyć całym sercem to, co stało się w bierzmowaniu, żeby móc uczestniczyć całym sercem w Eucharystii. I zobaczcie, że tutaj leży nam duszpasterstwo. Dlaczego? Dlatego, że mamy na mszy świętej pogan, którzy przychodzą na Eucharystię jak na spektakl, tylko nie, kompletnie nie rozumiejąc, odtwarzają pewną rolę, którą zadaje im kapłan. Kiedy trzeba wstać, wstają. Kiedy trzeba usiąść, siadają. Kiedy trzeba klęknąć, klękają. Kiedy trzeba wstać i wyjść do Komunii Świętej, wychodzą. Ale ma się wrażenie, że są aktorami. Są widzami bardziej chyba pewnego spektaklu o nazwie Msza Święta, do którego co tydzień są w cudzysłowie zmuszani przez księży, żeby uczestniczyli. Ale kompletnie, ma się wrażenie, nie rozumieją tego, w czym biorą udział. I dlatego też jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, iż jest bardzo trudno ewangelizować przez Eucharystię. Rozumiecie? Ponieważ to jest sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, a nie ewangelizacji chrześcijańskiej. Czyli wpierw trzeba ludzi zewangelizować, aby ich poprowadzić do tajemnicy Eucharystii i nauczyć ich przeżywać tajemnicę Eucharystii. Rozumiecie? Więc jeśli masz na przykład niewierzącego syna, czy mało wierzącą żonę, czy poszukującego męża i ty mu mówisz, chodź ze mną na mszę świętą, to generalnie nie jest dobre rozwiązanie. Bo on będzie siedział jak kołek, rozumiesz? On jest niezewangelizowany. On będzie brał udział w pewnym spektaklu dla niego tak i tak wyglądającym, ale on nie kuma kompletnie, o co chodzi w tym wszystkim, rozumiecie? Wpierw on musi mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem. Musi zostać zewangelizowany. Musi doświadczyć Bożej obecności, która jest ochrzczeniem go w miłości Bożej.
On musi być zewangelizowany, żeby zrozumiał, co stało się na krzyżu. Co stało się w zmartwychwstaniu. Co stało się w zesłaniu Ducha Świętego. I dopiero wtedy, kiedy on zaczyna tym żyć, możesz mu pokazać, że Eucharystia jest dosłownie uaktualnieniem tych wydarzeń, które teraz zewangelizowały twoje serce. I Eucharystia jest niczym innym jak przeżyciem do nieprawdopodobnej głębokości doświadczenia wydarzeń męki, śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego w Eucharystii. Więc jeśli ktoś nie ma tego doświadczenia Boga, przyprowadzanie Go na mszę świętą jest mało skuteczne. Oczywiście są wyjątki, gdzie ktoś doświadczył na mszy świętej przemieniającej obecności Boga, będąc wcześniej oddalonym od Kościoła na maksa. Oczywiście, ale w tym prawidłowym toku myślenia wpierw ewangelizacja, a potem wtajemniczenie w Eucharystię. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć tą kolejność. Eucharystia jest, mówi katechizm Kościoła katolickiego, jednocześnie źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Mówiąc obrazowo, byliście kiedyś w Zakopanem? Tak. Byłaś? Tak. Zdobyłaś kiedyś północną ścianę Kropówek, będąc w Zakopanem? Nie. Nie byłaś na Kropówkach nigdy? Byłam. I nie zdobyłaś ich? Jak byłaś, to zdobyłaś. Czy musiałaś do tego przygotowywać się 2 lata, trenując codziennie na siłowni, wiesz, rozumiesz, nie? Ściana wspinaczkowa i tak dalej? Nie. Okej? Okay? A gdyby ci powiedziano, chcesz pójść na Mount Everest i zdobyć najwyższą górę świata? Próbowałam. Jak myślisz, jak długo byś się przygotowywała do tego, żeby pójść na Mount Everest? Bardzo długo. Okej? Okay? Słuchajcie, wszystkie nasze modlitwy, różańce, koronki, rozmawianie z Bogiem w sercu, czytanie Słowa Bożego, różnego rodzaju inne style i różnego rodzaju rodzaje modlitw, to jest zdobywanie Kropówek. Do tego nie musisz się przygotować, żeby wyjąć różaniec i zacząć rozmawiać z Bogiem na różańcu. Nie musisz przygotowywać się do tego, żeby trwać w ciszy i rozmawiać serce w serce z Bogiem na adoracji. Na przykład. Nie musisz się przygotowywać. Ale żeby przyjść i przeżyć mszę świętą sercem, jest to niemożliwe bez przygotowania się, które naprawdę zajmuje czas. My kompletnie tego nie rozumiemy. Dlaczego tego nie rozumiemy? Bo nie rozumiemy, co tutaj się wydarza. Eucharystia to jest plik, wyobraźcie sobie, o nazwie Eucharystia, który jest podzielony na kilkanaście czy kilkadziesiąt małych plików. I teraz te pliki mają w sobie niezwykłą, głęboką treść. Ja je rozpakowuję na Eucharystii, ale to rozpakowanie i przeżycie to jest kwestia kilku sekund czy kilkunastu sekund, które ja muszę wchłonąć, asymilować, bo już następny plik się otwiera z następną łaską, która jest mi dana na Eucharystii. I jeśli ja nie znam głęboko i nie reflektuję tych treści, które są zawarte w tych małych plikach, to po prostu będę omijał kolejną łaskę, która jest mi dana w kolejnym geście, w kolejnej modlitwie, w kolejnej akcji liturgicznej, która dzieje się na mszy świętej. Dlatego trzeba się do niej przygotować, żeby ją przeżyć sercem. Matka Boża w niektórych swoich objawieniach powiedziała, że bardzo pięknie, że już w momencie, w którym wychodzisz z domu, idąc do kościoła, całe twoje serce, bo powinno być skoncentrowane na tym, że idziesz na Golgotę, idziesz na Kalwarię, idziesz przeżyć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I nie ma dla ciebie nic ważniejszego jak to. Włączasz tela, już nikim nie rozmawiasz, nie piszesz SMS-ów, twoje serce ma być skoncentrowane na tym, w jakim wydarzeniu będziesz za chwilę brał udział. Kogo spotkasz? Nie może już być nic ważniejszego nad spotkanie z Jezusem. Wiecie, jeśli nie nastawię swojego serca, jeśli jadąc nawet, rozumiecie, samochodem do kościoła, nie wyłączę radia, będzie grała jakaś muza, będę miał hałas w sercu,
Nie będę potrafił wejść w przestrzeń ciszy, ponieważ tylko w ciszy Bóg będzie do mnie mówił. Tylko cisza może dać mi umiejętność rozeznania głosu Boga. Jeśli trwam w hałasie, nie rozumiem, kto do mnie mówi. Będę o tym więcej mówił w kontekście znaku krzyża, ale teraz chciałbym, żebyście zrozumieli, że wpadając do kościoła na ostatnią chwilę, wpadając do kościoła nieprzygotowanym, w hałasie zamiast ciszy w sercu, nie jestem w stanie wejść w największe misterium, które teraz zaczyna się dokonywać na Eucharystii. Nie jestem w stanie. Myślami, sercem będę zupełnie gdzieś indziej, tylko nie na mszy świętej. Zobaczycie, że w momencie, w którym jesteście rozproszeni, to nawet czasami człowiek się reflektuje, a to już jest ta część mszy świętej, a to już zaraz do komunii trzeba iść. Bo myślami i sercem jesteśmy zupełnie gdzieś indziej ciągle. Gdybyśmy zeskanowali nasz umysł od momentu wejścia na mszę świętą, to gdzie ciągle odpływamy? Gdzie my ciągle jesteśmy? Przy kim? Przy czym? Wiecie, nasze rozproszenia to często świetny papierek lakmusowy dotyczący tego, kto lub co jest dla nas ważniejsze niż Jezus. Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Co jest twoim skarbem, do którego nieustannie odpływasz myślami? Przy kim jesteś cały czas? Tym skarbem może być twój mąż, twoja żona, twoje dzieci. Oni są ważniejsi niż Jezus. Tym skarbem może być na przykład twoja praca, twoje pasje, zainteresowania, gdzie ciągle odpływasz myślami, pomimo tego, że jesteś na mszy świętej, ale twoje serce jest przy nich. Twoje serce jest przy czymś, a nie przy Jezusie. Dla wielu Polaków, słuchajcie, Eucharystia niedzielna to jest wspaniały czas, żeby sobie usiąść na spokojnie i pomyśleć, no tak, co dzisiaj zrobimy na obiad, niedziela, piękna pogoda, może pójdziemy do restauracji, do jakiej, może tam jest otwarta, nie, tam jest dużo ludzi, to nie, to może do tamtej sobie pojedziemy. A co będziemy robić po południu? Taka ładna pogoda, może pójdziemy sobie na spacer, ale gdzie? Może tam, może tam, może tam. Ciekawe, co się w telewizji, może jakiś fajny film jest wieczorem, sobie siądzie, może coś wypożyczymy, a może coś sobie ściągnę z neta, albo, rozumiecie, w poniedziałek trzeba iść do pracy, trzeba zrobić to, to i to, muszę załatwić to. Plan na cały tydzień sobie zrobić na Eucharystii, rozumiesz? Biorąc pozornie w niej udział, wyjdziesz z mszy świętej i powiesz, mam zaliczone. Byłem. Między mną a Bogiem jest w porządku. Obowiązek odfajkowany. Do widzenia. Do widzenia. Jestem w porządku. Boże, błogosław, bo ja zrobiłem to, a teraz Ty chroń moje życie, błogosław moim planom, biznesowi i tak dalej, i tak dalej. Okej? A tak naprawdę, ile On miał Twojego serca? Całego dla Niego na tej Eucharystii. Ile? 2 minuty. Kiedy szczerze cały rozmawiałeś z Nim, byłeś dla Niego. Twoja dusza, Twoje serce, Twój umysł były całe skierowane na Niego, jednoczone z Nim. Ile? 5 minut? Uzbierałbyś tego wszystkiego. Nawet Komunia Święta, ten najbardziej intensywny, jeśli chodzi o intymność, czas z Nim, często jest, słuchajcie, przehałasowany. Setki tysięcy mistyków i świętych zostawiło nieprawdopodobne doświadczenia, jak uczyć się chodzić w Bożej obecności. I to, co mnie najbardziej boli, to to, że ta cała potężna wiedza jest ukryta i zakopywana w zakonach, w monasterach, w jakiejś ekskluzywnej grupie ludzi, którzy wchodzą w głębokie życie duchowe. A przeciętny katolik, przeciętny chrześcijanin, który przychodzi co niedzielę na mszę świętą, nie jest zapoznawany ze skarbcami życia duchowego, które są fascynujące. Gdybyśmy tylko, myślę tutaj przede wszystkim o nas, księżach, gdybyśmy tylko my sami chcieli zagłębić się w te niesamowicie fascynujące doświadczenia świętych i mistyków związanych z przeżywaniem Bożej obecności w ich życiu 24 na dobę. I sami zechcieli tak żyć,
byśmy przekazywali to tym, którzy przychodzą do nas na Eucharystię, byśmy przekazywali to tym, którzy uczestniczą w sakramentach, w życiu Kościoła i uwierzcie mi, żebyśmy produkowali napęczki mistyków i świętych. A my odwracamy kolejność. My uczymy ludzi zewnętrznych praktyk religijnych, a nie uczymy ich przeżywania i oddychania Bożą obecnością w nas. Rozumiecie? Nauczymy modlitw, ale serce nie jest zjednoczone z Jezusem. Serce nie odczuwa Jego obecności. I to jest błąd metodologiczny. Tak nie można. Wracamy więc do źródeł. Do praktyki życia świętych i mistyków. Kiedyś w zakonach to była tradycja, która z pokolenia na pokolenie przechodziła. O dwóch skrzydłach, można powiedzieć, poruszał się każdy zakonnik i każda zakonnica. Z jednej strony Pismo Święte, pierwsze skrzydło, a z drugiej strony skrzydło święci i mistycy. Dlaczego? Ponieważ to są ludzie, którzy realnie doświadczyli Boga w codzienności i są najbardziej wiarygodnymi świadkami Boga. W związku z tym, kiedy masz Słowo Boże i doświadczenie mistyków i świętych, możesz na dwóch skrzydłach niesamowicie pięknie, wiesz, frunąć do nieba, do Boga. To jest bardzo ważne. W związku z tym otwarte niebo to jest przeżywanie Bożej obecności, przeniknięcie Bożą obecnością, oddychanie atmosferą nieba. To stało się w trakcie Twojego chrztu świętego, kiedy jako mało bejbik, wiesz, z mamusią i tatusiem i rodzicami chrzestnymi podprowadzono Cię do ołtarza i kapłan Cię ochrzcił, otworzyło się nad Tobą niebo i już nigdy się nie zamknęło. To otwarte niebo jest cały czas nad Tobą. Teraz, kiedy siedzisz w tej ławce, otwarte niebo jest nad Tobą. Jesteś zanurzony w Bożą miłość, zanurzony w Boży pokój, zanurzony w Bożą cierpliwość, pokorę, łaskawość, we wszystko, co najpiękniejsze w atmosferze nieba, w Jego obecność. Dlaczego tego nie odczuwasz jeszcze raz? Bo masz jeszcze martwe serce. To jest, wiesz, Twoje odczucia duchowe, zmysły duchowe nie są przebudzone. Dlatego nie odczuwasz tego. Okej? Więc szkoły modlitwy, które bardzo chciałbym, żeby powstały przy każdej parafii, to są szkoły uczenia chodzenia w Bożej obecności przez przebudzenie zmysłów duchowych, które odczuwają Boga w Tobie. Tak jak pięknie mówi Święta Teresa z Awila, że już po rozpoczęciu tej drogi odczuwania Bożej obecności, poruszania się w Bożej obecności, w bardzo krótkim czasie poczujesz się zamieszkany przez kogoś, kto jest w Tobie. I to będzie doświadczenie wręcz fizycznej obecności. Będziesz przekonany o tym, że ktoś tu jest. Że ktoś tu jest. Nie gadasz sama z sobą. Rozmawiasz z kimś, kto jest tutaj. I całe życie wewnętrzne zacznie koncentrować się na przeżywaniu Jego obecności tutaj. Tu będzie Twoje centrum. Serce jest centrum przeżywania Bożej obecności. Wiecie, to jest niesamowite, że kiedy Biblia od kilku tysięcy lat mówi nam o tym, że serce jest centrum człowieka, to serce płonęło u proroków. To serce płonęło miłością do Boga, żarliwością dla Niego. Dzisiejsza neurochirurgia, dzisiejsza kardiochirurgia odkrywa, że serce przecież jest pierwszym narządem, który kształtuje się w człowieku od momentu poczęcia. Serce. Serce, wyobraźcie sobie, wytwarza 5000 większe pole elektromagnetyczne niż mózg. Wyobraźcie sobie serce, nie mózg. My ciągle w kontekście człowieczeństwa, rozwoju myślimy o naszej głowie, o naszym mózgu. Ale mózg nie jest naszym centrum. Słuchajcie, podnieście ręce do góry wszyscy. I pokażcie na siebie teraz. Pokażcie na siebie. Pokażcie na siebie.
Już widzę tutaj, słuchajcie, idealnie. Zobaczcie. Większość z nas pokazała na serce. Tu jesteśmy my, w centrum. Ale niektórzy pokazują na mózg. Można przeżywać intelektualnie swoją wiarę, nie mieć równocześnie przebudzonego serca. Mówi się, że to jest największa droga we wszechświecie, odtąd dotąd. Największa odległość. Nie? Mówili o tym wszyscy święci mistycy, którzy na przykład uczyli modlitwy sercem, gdzie ona na początku była w tej przestrzeni umysłu, intelektu, ale potem schodziła stopniowo do serca, zakorzeniała się w sercu i przebudzała serce. Wiecie, że serce ma nawet swoją pamięć? Wiecie, że ludzie, którzy mają przeszczepione serca od innych ludzi, zaczynają mieć wspomnienia, które były historią życia tych ludzi, od których otrzymali serce? Zdajcie sobie sprawę z tego, że serce jest miejscem przebywania Bożej obecności w nas, udokumentowanym wręcz przez mistyków i świętych. Stygmatycy, którzy na przykład mieli przebite serca. Ojciec Pio, Gemma Galgani, Franciszka de Pazzi, Gemma Galgani, Jorge Fanier, inni mistycy, którzy mieli serca przebite, niektórzy mówili wręcz na wylot, przeszyte raną miłości. Że to serce od tego momentu zaczynało płonąć żarliwością do Boga. Fizyczny fenomen. Serce płonęło fizycznie. Słuchajcie, Teresa z Avila, kiedy umarła, to chirurg próbował wyciągnąć jej serce i przez 8 godzin nie mógł wyciągnąć tego serca, ponieważ ono było tak gorące, że parowało z gorąca. Rozumiecie? Dopiero jak ostygło, mógł wyciągnąć to serce. 8 godzin po jej śmierci. Stanisław Kostka, kiedy modlił się i wpadał w ekstazę, to musiał mieć przygotowany taki pojemnik z zimną wodą, żeby móc schładzać okolice serca, ponieważ to było tak gorąco, że jego współbracia mówili, że to można wyprasować różne ciuchy. Było tak gorąco w okolicy jego serca. Święta Franciszka od Jezusa przez 3 dni od momentu jej śmierci do pogrzebu utrzymywała ciepłotę ciała 36,7. Dopiero kiedy wyjęto serce, jej ciało ostygło. Ojciec Pio. Z takimi ranami żyje się kilka sekund i się umiera. Oni żyli kilkadziesiąt lat. O czym to świadczy? Dlaczego Bóg zwraca taką uwagę na serce? Żeby nam pokazać, że On tu jest. Nie jest w łokciu, nie jest w małym palcu, nie jest w kolanie, jest w sercu. W związku z tym cała nasza koncentracja na modlitwie ma koncentrować się na sercu, na Jego obecności w nas. Wszystkie myśli, wszystkie słowa, wszystkie piosenki, które śpiewasz, wszystkie piosenki, które grasz, Kuba, to wszystko kierujesz do serca. Nie gdzieś tam w kosmos. Do serca. Tutaj. I wtedy otworzy ci się serce. Przebudzisz serce. I to nie jest żadna ezoteryka. To nie jest jakaś joga chrześcijańska. To jest doświadczenie mistyków i świętych 2000 lat w Kościele katolickim. Zachęcam Was do zakupienia książki autorstwa niejakiego księdza Dominika Chmielewskiego. Walka z demonami na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Jak pokonywać pokusy. I tam jest cały rozdział o tym, jak budzić serce na modlitwie. Gdzie pokazuje, jak wielcy święci i mistycy w okresie niesamowitego rozkwitu Kościoła, rozumianego jako jednoczenie się z Bogiem na pustyni, dlatego to jest nazwany ten czas, czas ojców pustyni, niesamowitych wojowników, którzy szli na pustynię, aby jednoczyć się z Bogiem w sposób nieprawdopodobny, nie? I oni też niesamowicie walczyli z demonami. Dlatego walka z demonami, jednocześnie jednoczenie się z Bogiem, jest jakby przenikającymi się rzeczywistościami ich życia. I tam pokazuje krok po kroku, jak oni nas mogą nauczyć modlitwy sercem, przeżywania Bożej obecności w sercu. Bo są naprawdę mistrzami tego. Jest wielki skarb Kościoła. Zapoznajcie się z nimi, bo to jest fascynujące.
A więc serce, Boża obecność, otwarte niebo. Przeżywam Jego miłość, która rozlewa się w moim sercu. Przeżywam to, że jestem zanurzony w Jego łaskę. Drugim wydarzeniem, które dokonało się w trakcie chrztu Jezusa, to głos Ojca. Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Czyli drugą rzeczywistością, w czasie żegnania się wodą święconą przy wejściu do kościoła i pójściu do ławki, jest przeżycie tego, że jestem umiłowanym Synem Boga. Umiłowaną córką Boga. Bez względu na to, czy ja to czuję, czy ja tego nie czuję. Uważaj teraz, nawet bez względu na to, czy ja żyję w grzechu, czy w stanie łaski uświęcającej. To nie grzech warunkuje, czy jestem synem i córką Boga, czy nie. Chrzest warunkuje. Chrzest warunkuje, czy ja jestem dzieckiem Boga, czy też nie. Możesz być w najbardziej śmierdzącym grzechu. Ale to nie zabierze ci łaski bycia umiłowanym dzieckiem Boga przez chrzest święty, który dokonał się na tobie. W związku z tym przeżycie tego, że jestem Jego umiłowanym, że On ma we mnie upodobanie. Upodobanie to jest po prostu to, że ja Mu się podobam. Jak grzeszę, Mu się podobam? Absolutnie nie. On nienawidzi mojego grzechu. Wie, co zrobił grzech. Wie, jak grzech mnie niszczy. Jak grzech niszczy Jego. Zobacz na krzyż. Co grzech Twój i mój zrobił Jemu na krzyżu? On nienawidzi grzechu. Ale kocha całym sercem grzesznika. Całym sercem. Nie może kochać mniej. Nie może kochać więcej. Rozumiesz, On tak samo kocha Jana od krzyża, jak Kajfasza. Tak samo kocha, wiesz, Jana Pawła II, jak Hitlera. Nie może kochać mniej lub bardziej kogoś. Nie może zrobić nic dzisiaj, co by spowodowało, że On będzie Cię kochał bardziej i nie może zrobić nic, co by spowodowało, że będzie Cię kochał mniej. To jest niemożliwe. On ma jedną miłość stałą dla każdego. Gdybyś zrobił dzisiaj milion dobrych uczynków, nie może spowodować, że będziesz bardziej kochany niż wczoraj przez Niego, kiedy zrobiłeś milion grzechów, najbardziej śmierdzących i podłych. Rozumiesz? Nie może kochać Cię mniej, bo zrobiłeś tyle grzechów wczoraj. Nie. Ta miłość jest stała. Ta miłość nie warunkuje. Będziesz taki i taki, będę kochał Cię bardziej. Zrobisz to i to i to, będę kochał Cię mniej. Nie. To my tak warunkujemy w relacjach międzyludzkich. Będziesz taki, taki i taki, kocham Cię. Jak nie robisz tego, tego i tego, niszczysz mnie, nie kocham Cię, odejdź. To my warunkujemy miłość, nie On. I to nie jest łatwe, żeby to zrozumieć, że On nienawidzi grzechu, a kocha grzesznika. Musimy to przyjąć przez wiarę, że nawet kiedy jesteśmy zanurzeni w najbardziej upokarzający, upadający grzech, to On patrzy na ciebie i mówi: kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. To kocham cię będzie jedną wielką tęsknotą za tobą. To kocham cię będzie... Być może zobaczysz łzy w Jego oczach. To kocham Cię. Zobaczcie Maryję. Wyobraźcie sobie, jak trzeba kogoś kochać. Jak pragnąć kogoś, żeby wrócił do Twojego serca. Że wypływają z Twoich oczu krwawe łzy. Obrazy Matki Bożej, ikony, figurki. Płaczące krwawymi łzami. Jak trzeba kochać, żeby wypłynęły krwawe łzy z Twoich oczu. Rozumiesz? A więc przeżycie tego, że jesteś umiłowany, że jesteś ukochana przez Niego, to jest odnowienie łaski chrztu.
A potem wstępuje Duch Święty na Jezusa. Spoczywa na Nim. Duch Święty, którego łatwo można zasmucić. Oczywiście czym? Swoim grzechem. Duch Święty może od Ciebie odejść, jeśli Ty chcesz. On szanuje Twoją wolną wolę. Ale jeśli nie chcesz, pomimo nawet Twojego grzechu, nie chcesz, żeby odchodził od Ciebie i pozwolisz, aby przekonywał Cię o grzechu. Pamiętasz, mówiliśmy wczoraj o Duchu Pobożności. To jest Duch Święty w darze pobożności, przekonania nas o grzechu. To nie odstąpi od Ciebie. Będzie przy Tobie. Będzie pracował w Twoim sercu. Głęboko, w najgłębszych głębinach. I Duch Święty przez odnowienie łaski chrztu, kiedy wchodzisz do Kościoła na nowo, jeśli tego chcesz, zstępuje na Ciebie. W głębiny Twojego serca i zaczyna tam pracować. A więc zobaczcie, jaką łaskę mamy przyjąć już od momentu wejścia do Kościoła. Jeszcze nie zaczęła się msza święta. A ile już być może łask straciłeś przez to, że nie wiesz, jakie łaski są Ci dane w każdym geście, w każdym słowie, w każdym znaku. I dopiero wtedy, kiedy Maryja z Duchem Świętym przygotowuje Cię do przyjścia do Kościoła, odnawiasz sakrament Chrztu Świętego przez znak krzyża i poświęconą wodę. Siadasz w ławce i przyjmujesz rzeczywistość otwartego nieba na nowo. Głos Ojca, który mówi, jesteś moim umiłowanym Synem. I przyjmujesz Ducha Świętego i prosisz, żeby pracował w najgłębszych głębinach Twojego serca. Dopiero wtedy możesz być gotowy na rozpoczęcie mszy świętej. Jak w tym wypadku wygląda to, co obserwuję w wielu parafiach? Czekając na przykład na kazanie w niedzielę, patrzę przez okno zakrystii, ludzie idą do kościoła. Idą to jak na piknik po prostu. Podziwiają przyrodę, niebieskie niebo, słoneczko, śpiewające ptaszki. O, jaki fajny samochód. Idą dalej. Wiesz, patrzę przez okno, mówię nie. Szok. Ile łask już tracą bezpowrotnie, nie rozumiejąc tego, że od momentu wyjścia z domu na mszę świętą już Bóg wylewa wielkie łaski na nich. Co więcej, przychodzę z kazania do zakrystii, a lubię długo gadać. Patrzę, oni idą dalej. Oni idą dalej, kolejni, rozumiecie? Idą na mszę. Już jest po kazaniu. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Wielu ludzi uświadamia sobie dopiero po jakimś czasie, że to stało się ich nawykiem. Spóźnianie się na mszę świętą. Weźcie to pod uwagę. Diabelski nawyk. Tak Cię zaprogramuje, żebyś nałogowo spóźniał się na mszę świętą. Weź to pod uwagę. To jest praca demona w Tobie. Nie tylko Twoje przyzwyczajenie, ale też podtrzymywanie tego przyzwyczajenia przez pokusy demona. Zróbcie sobie taki rachunek sumienia. Chciałbym, żeby to, co Wam mówię, równocześnie było przygotowaniem do rachunku sumienia w kluczu przeproszenia za to, że ja tyle łask marnowałem w życiu, nie uczestnicząc sercem w mszy świętej, nie przygotowując się sercem do mszy świętej. Oczywiście mam świadomość tego, że to, co mówię, nie jest głoszone w kościołach. Że wy po prostu nie wiecie o tym, że to tak trzeba. I to jest nasz błąd księży. Kolejny błąd metodologiczny. Nie uczymy ludzi przeżywać mszy świętej sercem. Nie uczymy ludzi tłumaczyć, co dzieje się na mszy świętej. Jaka potężna łaska jest zawarta w każdym geście, w każdym słowie, w każdej modlitwie, w każdej akcji liturgicznej. Nie mówimy o tym ludziom. Ba, być może zdarzać się tak, że sami księża nie mają tej wiedzy. A nie ma nic bardziej tragicznego, jak widzieć
znudzonego księdza odprawiającego mszę świętą, który sam jest tak daleko sercem od swojego ulubieńca, od temu, któremu ślubował miłość na całą wieczność. Jak to jest, powiedz, że ci, którzy są zakochani, nawet jak siedzą, wiesz, ona tam, on tutaj, to tak na siebie patrzą co chwilę, tak się uśmiechają, że ty patrzysz z boku, myślisz, ty, coś między nimi jest na 100%. Nie? A jak patrzę na ludzi siedzących w kościele i na Jezusa, to nie ma chemii. Patrzę na kapłana odprawiającego Eucharystię. Jezus jest tutaj przy nim, patrzę, nie ma chemii między nimi. Tam nie ma nic. Rozumiecie, o czym mówię? Mówiąc chemia, o czym się upraszczam. Po prostu nie ma miłości. Nie ma takiej intymności. Nie ma takiej czułości, która jest widoczna między kapłanem a Jezusem. Nie ma takiej miłości, która jest widoczna u ludzi, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy przychodzą do Komunii Świętej i odchodzą z Jezusem w sercu i nic się nie zmienia. Siadają w ławce i ty nie widzisz, że to są zakochani. Nie widać nic. Nie mów mi, że to tak głęboko przeżywasz w sercu, że nic na zewnątrz nie widać. Jak kochasz naprawdę, to wszystko widać. To wszystko widać. I dlatego msza święta rozpoczyna się od pocałunku. Od pocałunku ołtarza. Dlaczego? Dlatego, że tutaj za chwilę będzie umierał Jezus. Będzie oddawał za nas swoje życie. Tu na ołtarzu. Dlatego kapłan podchodzi do ołtarza i całuje ołtarz. Bo tu będzie umierał Bóg z miłości do nas. I On będzie sprowadzał wydarzenie Golgoty tutaj na ołtarz. Dlatego to miejsce całuje. Od pocałunku zaczyna się msza święta. Będzie kilka pocałunków na mszy świętej. Zakończenie mszy świętej będzie też przez pocałunek. Żeby pokazać nam, do jakiej intymności Bóg nas teraz zaprasza. Nie ma czulszego gestu okazania czułości w intymności jak pocałunek. Rozumiecie? Od tego zaczyna się Eucharystia. Dlatego, kiedy kapłan całuje Eucharystię, ty w swoim duchu możesz podejść do ołtarza i też ucałować ołtarz. To miejsce, gdzie za chwilę on będzie umierał z miłości do ciebie. I dopiero potem rozpoczyna się liturgiczny znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Liturgiczny znak krzyża, który jest egzorcyzmem. Co to znaczy jest egzorcyzmem? To znaczy, że oddaję te trzy przestrzenie, z których jestem stworzony, ciało, ducha i duszę, oddaję Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, żeby całkowicie zapanowali nade mną i we mnie. Te wszystkie przestrzenie mają być teraz całkowicie oddane Trójcy Świętej. Jeśli robię to świadomie, jeśli robię to z wiarą, jeśli mówię: Ojcze, przejmij mój umysł, Jezu, przejmij moje serce, Duchu Święty, przejmij moje ciało, to jeśli gdziekolwiek w moim myśleniu, w moim odczuwaniu, w moim ciele jest zły duch, musi odejść, bo Trójca Święta zapanowała teraz, rozumiecie? Dlatego egzorcyzm, dlatego znak krzyża jest pierwszym egzorcyzmem. Wielu świętych egzorcyzmowało bez wypowiadania słów, czyniąc sam znak krzyża. Wielu świętych niszczyło różnego rodzaju ataki szatana na ich ciało przez sam znak krzyża, który czynili. I demon odchodził. Czyni to z taką wiarą. Co to znaczy, że ja dotykam czoła i mówię w imię Ojca? Całość naszego życia duchowego
To jest nasze wnętrze. Pamiętacie, za chwilę będziemy wypowiadać tą formułę spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tam jest, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. A więc grzech poczyna się w mojej głowie. Grzech poczyna się w moich myślach. Dlatego od pewnego momentu świadomości chrześcijańskiej bitwa nie toczy się o to, co ty zrobisz na zewnątrz. Coś złego czy dobrego. Prawdziwa bitwa toczy się w twoim umyśle. Prawdziwa bitwa toczy się o każdą myśl, która przychodzi do ciebie. Są trzy źródła myśli. Mogą to być myśli od Boga, mogą to być myśli od szatana i mogą to być myśli, które sam generujesz od siebie. Kobiety mają tutaj potężny problem, ponieważ badania naukowe stwierdziły, że kobieta produkuje około 3000 myśli na minutę, świadomych lub nieświadomych. To jest coś dla nas, facetów, niewyobrażalnego. Co tam się musi dziać pod tą czaszką? 3000 myśli na minutę. I weź teraz to uporządkuj wszystko. To jest fizycznie niemożliwe. Bez szczególnej łaski Ducha Świętego jest to niemożliwe. 3000 myśli. Ale teraz naszym zadaniem w życiu duchowym jest rozeznawać każdą myśl. Na początku wydaje się to być wielkim wysiłkiem, ale potem przychodzi to bardzo łatwo, bo jest ogarnięte łaską Ducha Świętego. I ty czujesz, jaka myśl przyszła, skąd przyszła, ponieważ daje takie i takie owoce. Pamiętaj, szczególnie do was, kobiety kochane moje, które macie nieustanne zmiany nastrojów i waszych emocji, to przez to, że tyle myśli produkujecie w swoim sercu. Że macie tyle myśli. W związku z tym te myśli powodują nieustanne zmiany nastrojów, ponieważ to, w jaki sposób myślisz, tak będziesz się czuła. Rozumiesz? To, w jaki sposób myślisz, będziesz tworzyła twoje samopoczucie. To myśl wytwarza emocje, nieodwrotnie. Jeśli czujesz się dzisiaj zdołowana, w depresji, nic ci się nie chce, to znaczy, że pozwoliłaś, aby myśl depresyjna, myśl negatywna, myśl odbierająca ci radość życia pojawiła się w twoim umyśle. Rozwinęła się i pojawiło się samopoczucie. Tak, a nie inne. Rozumiecie? Dlatego oddajemy Ojcu nasze myśli, aby Ojciec przejął całkowitą kontrolę nad całym procesem naszego myślenia. Zobaczcie, co mówi Jezus, rozpoczynając ewangelizację. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie wpierw wierzcie w Ewangelię. Wpierw jest nawracajcie się. I tam jest to greckie słowo metanoia, czyli metanujcie się, czyli zmieniajcie sposób myślenia i wierzcie w Ewangelię. Czyli wpierw chodzi o zmianę sposobu myślenia. Dotychczas myślałem tak, teraz odwracam się od tego myślenia i myślę tak. Od tego zaczyna się cała walka duchowa, życie duchowe, nawracanie. Okej? Okay? W tym kontekście modlitwa na przykład. Jeśli cały czas w moim sposobie myślenia modlitwa jest dodatkiem do mojego dnia, na przykład rano czy wieczorem, to nigdy nie będę miał czasu na modlitwę. Ciągle będę zapominał, ciągle będę ją odkładał, bo wszystko i wszyscy są ważniejsi niż modlitwa. Zmiana myślenia będzie i nawrócenie czym? Odwracam się od tego, że modlitwa jest dodatkiem do mojego dnia, a wypełniony mój dzień jest innymi ważniejszymi zadaniami, na których mam się skoncentrować. Nawrócenie będzie, odwracam się od tego i mówię tak, modlitwa jest najważniejsza w ciągu dnia. Nie ma dla mnie nic ważniejszego niż modlitwa.
Wszystko inne jest mniej ważne. Najważniejsza jest modlitwa. Czy moje nieustanne jednoczenie się z Jezusem w ciągu dnia. Nie ma nic ważniejszego. Nie żaden mecz, nie żaden internet, nie ciągle szukanie coś tam fajnego w telefonie, nie rozmowa z kumplami, nie picie kawek z dziewczynami. Nic nie jest ważniejsze. Oglądanie seriali. Tylko Jezus jest najważniejszy. Od tego, jak się z Nim zjednoczę przez cały dzień, to będzie dzień albo udany, albo nieudany. Sukces albo brak sukcesu. Modlitwa jest najważniejsza. Nie ma nic ważniejszego od modlitwy. Matka Boża w Medjugorje objawia się przecież już tyle lat, 36 lat. I mówi co? Wszystkie te objawienia, wszystkie te orędzia można by zamknąć tylko w jednym zdaniu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Wszystkie orędzia Matki Bożej są skierowane na modlitwę. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Nie ma nic ważniejszego niż modlitwa. Ale jak w Twojej głowie proces myślowy jest taki, modlitwa jest dodatkiem, a nie jest najważniejsza, to zawsze będziesz miał problem z modlitwą. Zawsze. Rozumiesz? Siądziesz przed telewizorem wieczorem po przyjściu z pracy, będziesz oglądał mecz i powiesz, no tak, jeżeli się po meczu pomodlę, tam te 5-10 minut. Ale nie ma problemu, żebyś 2 godziny czy 3 oglądał mecz, jeszcze skróty meczy potem. Dlaczego? Dlatego, że mecz jest ważniejszy niż modlitwa. Modlitwa jest dla Ciebie dodatkiem na zakończenie dnia, bo trzeba podziękować za wszystko, przeprosić, pójść spać. Nie. Modlitwa ma być najważniejsza, a potem mecz. Rozumiesz? To wszystko dokonuje się w naszym umyśle. Słowo Boże mówi o tym, że szatan tworzy warownię złego myślenia. Warownię, czyli takie twierdze, które są nie do zdobycia. Które są bardzo mocno okopane i bardzo trudno się do nich dostać. Jedynie, mówi święty Piotr, prorocka mowa ma moc zburzenia tych warowni. Prorocka moc, która wprawdzie rozwala wszystko to, co demon przez misterny proces budowania kłamliwego myślenia zbudował w naszym umyśle. On kocha zakłamywać rzeczywistość przez proces myślenia, który bardzo precyzyjnie w nas układa. Na przykład w kontekście tych trzech rzeczywistości. Boga, świata i drugiego człowieka i samego siebie. Na przykład możesz mieć zakłamany obraz Boga. Na przykład przez to, że masz takiego, a nie takiego ojca, na przykład, nie wiem, ojca alkoholika, który był bezradny, bezsilny i trzeba było samemu sobie ze wszystkim radzić, bo na ojca nie mogłaś polegać. Potem przyszedł to na obraz Boga Ojca i mówisz nawet, Jezu, ufam Tobie, Ojcze, ufam Tobie, ale w sercu wiesz, że musisz sama sobie i tak ze wszystkim poradzić. Demon zbudował na podstawie Twojej relacji z Ojcem obraz Boga Ojca, który jest zakłamany, który jest ewidentnie emanacją Twojej relacji z Twoim Ojcem Ziemskim. Może Twój ojciec był zapracowany, miał firmę, od rana do wieczora pracował, miałaś wszystko, no nie? Ale tak naprawdę nigdy nie miał dla Ciebie czasu. Nie miał dla Ciebie czasu, bo firma, bo praca była ważniejsza. Wychodził do roboty, jak było ciemno, kiedy Ty jesteś spałeś, wracał z pracy, jak już spałeś, nie miał dla Ciebie czasu, bo firma była najważniejsza. I Ty przychodzisz do kościoła albo klękasz do swojej modlitwy i masz jakieś pragnienia w sercu, masz jakieś potrzeby i mówisz, Boże, proszę, ale w sercu nie, Ty masz ważniejsze rzeczy. Ty nie masz dla mnie czasu. Gdzie tam ja z tymi swoimi pierdółkami będę tam się Tobie narzucał? Masz ważniejsze sprawy ratowania tego świata, a nie te moje prośby, które tutaj drobiazgi jakieś w sumie. Ach, nie, nie, w ogóle o tym nie będę mówił, bo to wiem, że Ty się zajmujesz ważniejszymi rzeczami niż mną i moim życiem. Rozumiecie? I taki zakłamany obraz Boga można mieć cały czas w swoim sercu, przez całe swoje życie, nawet będąc codziennie czy co niedzielę na mszy świętej i prowadząc życie modlitwy. Można mieć taki zakłamany obraz. Dlatego mówię, Ojcze, oddaję Ci mój proces myślenia,
I proszę Cię, egzorcyzmuj mnie z każdej myśli i rozwalaj każdą warownię demona, który wbudował ją we mnie i zakłamuje mi obraz Ciebie. Okej? I syna. Całe życie wewnętrzne. Ale jeszcze zobaczcie, ojciec, to nie jest tylko kwestia relacji z nim. Ale demon zakłamuje relacje z drugim człowiekiem. Przez co? Z reguły przez ranę. On uwielbia zakłamywać nam rzeczywistość i niszczyć relacje z drugim człowiekiem przez rany. Ja mogę mieć cały czas rany, które będą podtrzymywaniem krzywdy, którą ktoś mi zrobił i nie będę mógł się otworzyć na miłość tego człowieka, na przebaczenie temu człowiekowi, na to, żeby czynić za każdym razem krok do zgody, do pojednania, do budowania relacji, ponieważ cały czas będę obserwował tego człowieka, patrzę na tego człowieka oczami demona, który podsyca ze środka tych ran moje spojrzenie na tego człowieka, który mnie skrzywdził. W rzeczywistości będę miał zakłamany obraz. To znaczy, nie będę uciekał od tego, że mnie nie skrzywdził, ale ta krzywda będzie cały czas podsycana przez tą ranę, wyolbrzymiana przez tą ranę. Ja ciągle będę przeżywał, co kto mi zrobił. I to będzie zatruwać każdą relację, każdą. Bo bym to przenosił na wszystkich innych. Jeśli tu zostałem zraniony, to na pewno też będę zraniony tu, w tej relacji, w tej relacji, w tej relacji. Ja już temu nie wierzę, nie ufam absolutnie. Tu już wszystko jest zniszczone. Nie będę ufał temu, nie będę ufał temu, nie będę ufał temu. Nikomu nie będę ufał, bo tamten mnie kiedyś zranił. I mogę być co niedzielę na mszy świętej. I codziennie mówić różaniec. I obserwować świat z pozycji tej mojej rany. Rozumiecie? Ale to wszystko też obraca się przeciwko mnie. Mam nieudane życie. Nie potrafię wyjść z tej depresji. Nie potrafię wyjść z tego zakłamanego świata, pełnego bólu, ran, krzywdy. To zaczynam to obracać przeciwko sobie, więc to sam jestem beznadziejny, jestem do niczego, to po co ja żyję? Nie akceptuję siebie, nie lubię siebie, zaczynam siebie nienawidzieć. Noszę w piekło w sobie, a więc to, co mam w sobie, będę emanował na zewnątrz. Nie mogę znieść samego siebie? Nie zniosę ludzi wokół mnie. Nie potrafię przebaczyć samemu sobie? Nie będę potrafił przebaczyć innym. Nienawidzę siebie? Będę nienawidził innych. To wszystko jest z sobą powiązane. Zobaczcie więc, jak niesamowicie ważnym gestem jest oddanie swojego umysłu, procesu myślenia Bogu Ojcu. Ile to trwa? Pół sekundy, kiedy się żegnasz? A jaka głęboka treść jest w tym zawarta? Jezusowi oddajesz całe swoje serce, całe swoje życie wewnętrzne, wszystkie swoje uczucia, emocje, które gdzie? Tutaj właśnie z myśli emanują do serca i tworzą atmosferę serca. Oddajesz Jezusowi to, aby On tutaj teraz zakrólował. Chcę mieć tylko takie uczucia w sercu, jakie On ma w swoim sercu. I Duchowi Świętemu oddaję moje ciało, aby On przejął mnie całkowicie, ponieważ moje ciało od dnia Chrztu Świętego jest Jego świątynią. On chce we mnie przebywać jak w kościele, 24 ha na dobę. Powiedz mi, czy ta świadomość nie porusza Twojego serca, że jesteś kościołem, że jesteś mieszkaniem Boga, że On w Tobie mieszka 24 ha na dobę jak w kościele? Powiedz mi, czy byś tutaj był w tej kaplicy przed Najświętszym Sakramentem. Nie byłoby dla Ciebie problemu, nie wiem, wejść w grzechy pijaństwa albo pornografię, albo się zmasturbować? Mówię to tak bardzo brutalnie. Zrobiłbyś to w kościele. A robisz to w swoim pokoju. Ale Kościół, czyli Twoje ciało, uświęcone przez Ducha Świętego w Chrzcie Świętym, jest Jego mieszkanie. I wtedy nie ma problemu, żeby to zrobić. Że On w Tobie jest. Zmuszasz Go do tego, żeby uczestniczył w tym. Żeby na to patrzył.
Pomyślcie o tym. Kim jesteście? Za jaką cenę zostaliście wyrwani z Królestwa Ciemności? Dlatego o grzechach nieczystych Bóg mówi tak surowo. Święty Paweł mówi, jeśli ktoś zniszczy świątynię swojego ciała przez grzechy nieczyste, tego zniszczy Bóg. Rozumiecie? Matka Boża mówi do siostry Łucji, ale szczególnie jeszcze za życia do małej Hiacynty. Hiacynta to powtórzyła, że dzisiaj najwięcej ludzi idzie do piekła z powodu grzechów nieczystych. Tutaj, na tym polu, walka musi być bezwzględna. U każdego z nas. Bezwzględna. Msza święta, akcja liturgiczna jest bardzo dynamiczna. To jest wszystko ciach, 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 ciach. I jak ja nie mam głębokiej treści, o której wiem, wyrażanej w każdym znaku, w każdej słowie, w każdej modlitwie, nie jestem w stanie przeżyć głębokości przyjęcia tej łaski. Więc muszę się do tego przygotowywać wcześniej. Proszę was, żebyście w waszym domu, przygotowując się do przeżywania mszy świętej sercem, każdy z tych plików rozpakowywali na swojej osobistej modlitwie. Czyli jak wrócisz do domu, nie? Pomyśl i weź sobie na taką 15-minutową medytację. Co dzieje się, kiedy czynię znak krzyża wodą święconą przy wejściu do kościoła? Przemedytuj sobie, co to znaczy, że otwarte niebo jest nade mną? Co to znaczy przeżyć miłość Ojca, kiedy patrzy na mnie i mówi, podobasz mi się, Dominik? Co to znaczy przyjąć Ducha Świętego? Co to znaczy ucałować ołtarz? Co to znaczy uczynić znak krzyża? Oddać Ojcu mój proces myślenia, moje serce, uczucia, emocje Jezusowi, ciało Duchowi Świętemu. Co to znaczy? I uwierz mi, że kiedy zrobisz sobie taką konkretną medytację i przyjmiesz te wszystkie treści, o których ci teraz mówię, możesz nawet sobie zrobić samą modlitwę uzdrowienia przez znak Krzyża Świętego. Jeśli wiesz już, co on oznacza, chociażby to dotknięcie czoła, tak? To możesz sobie zrobić swoją własną modlitwę uzdrowienia przez znak krzyża. Ojcze, pokaż mi, gdzie w kłamliwy sposób patrzę na Ciebie. Gdzie w zakłamany sposób patrzę na drugiego człowieka. Gdzie są kłamstwa w patrzeniu na mnie samego. Gdzie potrzebuję uzdrowienia? Gdzie są rany, w których demon podsyca zakłamany obraz Ciebie, drugiego człowieka i samego siebie? Gdzie to jest? Pokaż mi, Ojcze. Egzorcyzmuj mnie z tych wszystkich myśli, które są kłamstwem we mnie. Rozwal tą warownię zła i demona, czyli fałszywy, zakłamany proces myślenia, który mam w sobie. Rozwal to, Ojcze. Przez znak Krzyża Świętego. I zobaczysz, że znak krzyża nabierze dla Ciebie zupełnie nowej treści. Że kiedy przyjdziesz w niedzielę na mszę świętą i uczynisz go świadomie, Ojciec, Syn i Duch Święty, to naprawdę to jest egzorcyzm. To jest najpiękniejsza modlitwa uzdrowienia. Najpotężniejsza modlitwa uwolnienia. Sam znak krzyża. Amen.